Witam, witam. Czas zagrać czwarty dzień turnieju. Patrząc na to, co działo się w pierwszych 3 dniach, nie sądzę, żeby wydarzyło się coś innego. Czyli jeśli trafię jakieś przekoksowane drużyny z wilburami, to raczej będzie słabo, bez klocków. Na innych można powalczyć, bardzo dużo walk na styk. Jeśli chodzi o obrony, no to też sobie nie potestowałem mojej obrony. Nie chcą mnie atakować i co jest dosyć ciekawe, wygrana z gościem, który ma jakieś tam talenty, kolejna wygrana. No tu dosyć dziwna drużyna. Wiadomo, że to są drużyny obronne, natomiast dwie porażki z ludźmi, którzy w obronie nie mają ani jednego talentu i nie mają zrobionych oddziałów. Więc kwestia pewnie złe klocki, dobre klocki. A więc nadal nie wiem, czy ta obrona działa. No co zrobić? No czasem są takie turnieje. Kilka turniejów było takich, że miałem ponad 30 obron. Mogłem spokojnie określić, czy ta obrona działa, czy nie działa, a tutaj nadal nie wiem nic. No dobra, i nie mam dużo czasu, więc ruszam do ataku. Dzięki. No super. Dobra. Czym by to zagrać? Monofioletem. Niestety nie mam zbyt wielu szybkich postaci. Rigard jest dla czyszczenia statusu z Wilbura i z mgły. Tiburtus do skontrowania obrony Wilbura. Pewnie jak na złość dostanę teraz czerwoną planszę. Cały tydzień nie było czerwonych klocków, a teraz pewnie będzie na odwrót. No, trochę czerwonych jest. Można było wziąć dwa czerwone. I trzy fioletowe. Dobra, potrzebuję jeszcze fioletu. Okej, jest. Dobra, i to powinno starczyć na tą Lixiu. Aj. Dobra, ale jak nie to, to to. Czyścimy ujemną obronę. I teraz tak, to zdejmie Lixiu, chyba że zrobi unik. Dobra, protek. Okej, udało się ich zablokować, więc nie ma teraz jakiejś napinki wielkiej. Z chęcią bym zaczekał za metryną. Dobra, i tu mam fiolet. Dobra, mgła idzie spać. I Amy jest załadowana na dwa. To już jest koniec. Gitara. Opłacało się zaryzykować. No i jedziemy dalej. I znowu muszę wziąć Rigarda. Tylko wypadałoby tu zabrać żółtych. Tak, muszę wziąć Rigarda dla ewentualnego czyszczenia ujemnej precyzji. Natomiast może to nie być taka zła walka. Dobra, gdzie jest druga mgła? Tu i dezaktywacja
Zielona, 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 zielona. Gdzie ty jesteś? Boże, się schował. Dobra, i czy Jaś? Czy może full offense na czerwono? W teorii drugi dezaktywator by się przydał. Kogo mogę blokować? Ciebie. Wszystkich poza Wilburem i Kłem. Dobra, weźmiemy sobie wolnego ziomka. No i próbujemy. Ok. Teraz tak, mam trochę za mało na mgłę i za mało na dezaktywację. Tu mogę dostać żółte kolejne. Nie. Ok, 7 klocków też mi mgły nie załaduje. Osiem też nie. Dobra, spróbujmy. Okej. Ale Cyprian chyba się odpali. Tak, pójdzie kaskada. Dobra. Zrobimy tak, żeby trochę wolniej manę dostawał i zaraz go dezaktywuję. Dobra, dezaktywacja tu. I teraz żółtego nie zdejmą. Czerwonych mam za mało. Dobra. Ale zaryzykuję w ten sposób. Okej. I mogę znowu załadować mgły. I się oczyścić. Tych czerwonych nadal jak na lekarstwo. Dobra, ale zrobię tak. To raczej nie starczy na nią. Wiadomo. Dobra. Uff. Jakimś cudem Colin to przeżył. I wygląda na to, że mgła też. No, na granicy znowu, ale się udało. No i jedziemy dalej. Obstawiamy trzy złamane limity. Sorry, cztery. I tu będzie masakra. Muszę wziąć fiolet.
Świni nie da się dezaktywować, muszę ją zdjąć, zanim wejdzie jej pasywka. Czyli może się odpalić, plus mam 3 rundy na to. To w teorii 3 fiolety mogą starczyć. Gryfin i tak przebija kontrataki. Rygar czyści. Może jaś tym razem. A może nadal kolen. Jesus, jakie staty. Dobra, ona jest tak spasiona, że trzy fiolety nie wiem, czy starczą, ale mgła jest w stanie ją zablokować. Dobra, zagram trzema fioletami. Dobra. 9 żółtych bym potrzebował. Aj, zwaliłem. Powinienem ją uderzyć od razu ametryną. Dobra, bijemy, żeby zginęła. I zginie od tych czerwonych. Dobra, trochę palenia. Nikomu nie zaszkodziło. Dobre unikando. Dobra, miodzio. No i co tym razem? Jeszcze dwie walki. Zbliżam się do 1%, ale by trzeba je wygrać. O, jak ja Gormka nie lubię. Jeszcze dwóch pogromców. Dobra, mgła tak. I co, dwie dezaktywacje? Czy ja potrzebuję czyścić status? Przydałoby się. Generalnie lubię Maka, jest fajną postacią. Natomiast jego minus jest taki, że można go zablokować Jasiem. Boril może się oprzeć. No dobra, ale to nie będzie lekka walka. Jaką mam taktykę tutaj? Czy na pewno Wilbur? A boję się, że ten podział obrażeń, jeżeli on nie wejdzie szybko, to tylko mi przeszkodzi. Ja się będę chciał blokować. Mgła jest w stanie zablokować Gormka i Maka. Niestety tu Aodan i Orla będą łoić grubo. Dobra, jadę w ten sposób. Przydałoby się sporo żółtych, ale oczywiście tych żółtych za bardzo nie ma. Dobra, cztery zielone jeszcze mnie nie urządzają. Trzy zielone czy cztery zielone? Dobra, trzeba zrobić 4.
Dobra, jeszcze zrobię tak. I tak. Jasiu, weź się odpal. Git. W sensie nie Jasiu, Kaedmonie. Dobra, Ametryna może unikać, więc zrobię to. Jak będzie to najlepiej zrobić? Zrobić tak. 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 I tak. Git. Czerwonych jest trochę za mało, żeby ponownie ktoś się odpalił. Gormek i tak zginie. Więc mogę mu dać trochę many jeszcze. Dobra, teraz ty powinnaś zejść. Jeszcze wpuszczę czerwonego jakiegoś. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. W tym trzy na pusto. O, pięć na pusto. Powinno starczyć. Git. Aj, ale miałeś się jeszcze nie odpalać. Gicia. Jest okej, taktyka zadziałała. No dobra, i pewnie jakieś 300 punktów od 1% jestem. Dobrze by było zagrać ten dzień idealnie. I co, znowu monofiolet. No dobra, to monofiolet. Trzech medyków. Tak naprawdę tu trzeba zdjąć tylko ten środek. Czy ja będę potrzebował Rygarda? Zacznę od drugiej strony. Tak, albo. Dobra, jedna dezaktywacja. Kontra na wszystkich. Bardzo pasywna drużyna, w sensie moja, tylko dwóch z obrażeniami bezpośrednimi. Czy fura? A, ty jesteś szybki. Dobra, spróbuję tak. Dla zabawy. Ups. Dobra, to Lixiu zaczyna mnie zaraz punktować. Ale może zejdzie od tego fioletu. Nie. Dobra, jedziemy dalej z tymi diamentami. Boże, dajcie fiolet. No nie, Wukong też się odpalił. No dobra, i zaczyna się masakra teraz. Pło, panie. Jeszcze Rygard doda ataku. No masakra. Każdy kolor był idealny, tylko nie fiolet. Jedziemy dalej z diamentami. Każdy kolor, tylko nie fioletowy. No teraz jest fioletowe, tylko trochę za późno. Uff. Dobra, uda się może jeszcze kogoś zdjąć. No to nie pomogło. Dobra, w tej rundzie trafia mnie kieł. Dobrze, gdyby wypadł od tego klocka. Nie.
I koniec. Aha, dobra. Załadował speca. Ale nadal nie ma fioletu. No masakra. Koniec. No dobra, i co? Niezbyt silna drużyna, jeśli chodzi o krwawą jatkę. Trzech medyków. Masakra. Dobra, no co zrobić? Będę musiał z tym żyć. 16,5 tysiąca, 4 tysiące miejsc do 1%. Dobra, tyle jeśli chodzi o turniej. Trzymajcie się. Do zobaczenia.